Birthday! Woo! Cześć, witajcie na kanale Agnieszka Grzelak Vlog. Dzisiaj jestem z Gabi Inchidris. Przywitajcie się. I ty też? Hej! Cześć wszystkim! Wyglądamy jak wyglądamy, dlatego że dzisiaj jesteśmy naukowcami. Tak. Jak wiecie, ja uwielbiam wynajdywać bardzo dziwne kalendarze adwentowe. I tym razem też jest taki. Jest to kalendarz naukowy z eksperymentami. 24 eksperymenty naukowe. Mamy swoje gogle. Ja chyba w tych widzę mniej niż bym widziała na żywo, więc mimo wszystko chyba będę je mieć tak. Chyba że jakiś eksperyment będzie tego wymagał. Ja liczę na wybuch. Ja liczę, że będzie coś, dodaj do czegoś i będzie punkt. Ja mam nadzieję, że będzie, wiesz, właśnie, że coś się będzie rozlewać, będzie piana, coś tak, coś takiego z dźwiękiem, zmiany koloru i tak dalej, więc na to liczymy. Niby jest napisane, że chemiczne jakieś rzeczy, jakieś science naukowe, coś tam i to jest wyprodukowane przez, uwaga, fioletową krowę, The Purple Cow. On jest dość mały, ja naprawdę nie wiem, czego się spodziewać. Bo tutaj mamy tylko rzeczy, które potrzebujemy do wykonania, ale na przykład takie rzeczy jak łyżki, kubki, miseczki musimy sobie same wykombinować. Przez to, że jest aż 24 okienka, to na pewno nie damy rady zrobić wszystkich, więc mamy tutaj miseczkę z numerkami i będziemy losować, która robi jaki eksperyment i potem zobaczymy, która ma fajniejszy. I zostańcie koniecznie z nami do końca filmu, bo będę miała dla was super świąteczną akcję, w której możecie mnie spotkać, więc stay tuned. Otworzysz może ten kalendarz? Tak. Zobaczmy, co to w ogóle jest. Okej, on wygląda jak ten z Sephory, nie? Trochę tak. Tego wolę nie otwierać na razie. Tu jest jakaś koperta. Dodatek do dnia 18 i 22. Ale w ogóle jakie to jest fajne. W sensie, że masz kalendarz adwentowy z naukowymi eksperymentami. Ale mam nadzieję, że to nie będzie jakaś lipa. On kosztował 200 zł, więc może być fajnie, a może być słabo. Lipa. No dobra, jako że jesteś gościnią, to może ty pierwsza sobie wylosuj. Kosika? Dobra, tak, zamknę oczy, spojrzysz i gdzieś nowo. Dobra, to jest jeden, tak? No, jeden. 6. Chyba to jest 6. Tak się pisze, 6. Szóstkę mamy, czyli dla ciebie będziesz... Największy! No. Ej, kod QR, ej. Daily instruction a feedback. Ej, to poczekaj, to teraz ja losuję jeszcze moje. Ja to już powiem ci, naprawdę, ja już po prostu, ja już jestem gotowa. To jest największa. Naprawdę, tak, miałam mega szczęście. I to nie było ustawione. Zamknij oczy. Tam, pilnuję. Jedno. Uwaga. 24! To naprawdę nie jest ustawione. Na Wigilię. Wow. A jest kod? Jest, z boku. Bo ogólnie ta książeczka w teorii ma być instrukcją do tych eksperymentów. Nie patrz, ja wolę z kodu. No właśnie. Boję się, że sobie, wiesz, zaspoileruję. Dobra, to zobaczmy, co jest w kodzie. Dobra. Ej, u mnie będzie taki mega. Patrz, u mnie to będzie tęcza. Ej, poczekaj, a ja mam 24, ja mam... To? Co? To jest to? No. Shocking science. Nie, no u mnie ogólnie to. Klik the image from instruction. O, rzeczywiście. Kliknij image do instrukcji. I ja już kliknę. Ja też mam moją. A to zobaczmy, co jest tutaj w ogóle. To ty otwórz swoje. Wigilię od razu? Dawaj ty szóstkę. Każesz się Wigilię? Okej, powiem tak. Wow! Ostatnia rzecz, której mi się spodziewała, to są nożyczki. Przecież ludzie mają nożyczki w domu. Ja mam nożyczki w szafce na sztućce, a ty? No właśnie, ja też! Aga, nie możesz tak ode mnie wszystkiego ściągać! Jak to jest możliwe? No, ja uważam, że to jest jedyne sensowne miejsce w domu. Wow, dobra, to jest trochę lipa. W sensie nożyczki i papier? Masz mazaki? Patrz, mazaków nie dali, a dali papier. Jakie to jest głupie, po co mi to? Każdy ma nożyczki i każdy ma papier. Dajcie mazaki. A to dostajesz papier, może to jest specjalny papier. To musimy smarkać. Ja mam mini długopis. Okej. Wow, taśmę jakąś. Ja mam tu napisane, że potrzebuję telefonową taśmę. Mam. Potem długopisu. Mam. I potem nożyczek i napisali z okienka 6. Czyli, że mam wziąć twoje nożyczki i potem ruler from day 8, czyli w 8 dniu jest linijka. Więc uwaga, okienko numer 8, tak tylko po to, żeby mieć linijkę, 8 tu i wyjmę stąd tylko linijkę. O, no i proszę, pięknie. Linijka. Nie czujesz takiego, że to miało być coś innego, a wyciągasz jakieś linijki. To mają być eksperymenty, okej? Okay? Może coś będzie wybuchało. Ja chcę, żeby coś wybuchało. Wiesz co? Potem możemy zobaczyć tą instrukcję i znaleźć coś, co... Tak, dokładnie to. Wszyscy się właśnie po to zebraliśmy. Tak. Dobra, próbujmy robić swoje eksperymenty. Dobra. Może to będzie fajniejsze niż myślimy. 5 centymetrów muszę uciąć ja muszę mieć szklanki z wodą. 19 centymetrów. No to jest 19 centymetrów. O, jest jaka dziwna taśma. Zobacz do niej tej taśmy. Napisałeś, że to jest taśma teflonowa. Nie używałam nigdy czegoś takiego. Mega cienka i jest tylko jak skóra i się lepi do wszystkiego i zwija. Bardzo dziwne. Nie mam pojęcia, co to jest. Ale muszę 5 cm z tego uciąć. Ja muszę namalować tęczę na 2,5 cm. Czerwony na 2,5. Aga, czy to jest 2,5 cm? Chyba tak. O nie, te nożyczki nie tną. Najgorzej to są te nożyczki. Ej, masz dokładnie te same kolory, których potrzebuję. O, to idealnie. Ja na razie walczę z taśmą. Jak to jest możliwe? Ja chcę, żeby coś wybuchało. Zaraz poszukamy, to nie może tak być. O co? Ona jest taka jak styropian, który się do wszystkiego czepia. Jak była dzieckiem, to ja bym się już sfrustrowała. Ja tak samo, ja się już wkurzyła, popłakałabym się. No. I tyle byście mnie tu widzieli, nie? Tak, bo ta taśma się do wszystkiego przyczepia. Nie da się nic z tym zrobić. Rodzic taki wkurzony siedzi z tym dzieckiem. No. Kurde Michałek, wymyśliłeś sobie. Okej, ucięłam 5 cm w tej taśmie, co dalej? Dobra, napisz sekretne słowo na tej taśmie. Oni tu wybrali akurat miłość. Zrobię dokładnie jak na eksperymencie. Ja musiałam pomalować na 2,5 cm taką tęczę. Wyszło mi bardzo fajnie, podobają mi się te kolory. Muszę postawić te kubki obok siebie. Jezu, ta taśma jest naprawdę jakbyś pisała po skórze. Jak schodzi skóra, jak jesteś opalona, no. To jest to. Czy ty już robisz eksperyment? No, a ty jeszcze... To czekaj, daj mi napisać, zobacz, to się nie da w ogóle, to się tak klei. Jakbyś naprawdę pisała na skórze, którą ściągnęłaś przed chwilą z siebie, bo się spaliłaś na słońcu. Uj. Obrzydliwe. Dobra, napisałam bardzo krzywo love. Dobra, ty rób swoje. Zaraz no to ja muszę zanurzyć to. No. I to ma się do siebie zbliżyć, ta tęcza. Tak? I tyle? O nie, a jeszcze zależy jakie to markery, bo moje są wodoodporne. Aha, to mega eksperyment, bo to ma wyjść tak w ten sposób, to ma się połączyć jak taka tęcza, ale z tego co tu patrzę... Nie reagują na wodę. To jest ostatni eksperyment, który robimy tak, wybierając. Musimy sobie zobaczyć, które chcemy zrobić. Tak, bo to już czuję, że to może być mega nuda, a tu jest mega rozczarowanie. Jest mega rozczarowanie, w ogóle o co chodzi? Miały być wybuchy, zobaczcie. Jakby... Wybuchy, a mamy mokry papier. Okej, załóżmy, że to nie zadziałało. Zobaczmy ten mój. Okej, no w teorii mam tak. Podziałam tu taśmę za te brzegi. Tak. O, i że się jakby zamazuje ten napis. Spójrz na tą taśmę teflonową, czy możesz przeczytać sekretny kod. No w teorii jest... Kurde, trudny. Jakie to jest beznadziejne. Nie wierzę, że nie. Nie wierzę. 200 zł. To kosztowało 200 zł. Dobra, ja jestem załamana. Gdzie jest ta książeczka? Szukamy wybuchów. Szukamy wybuchów, bo to nie może tak dłużej być. To na tych w ogóle fotografiach wygląda tak wow, a rzeczywistość jest... Dobra, może wylosujemy i wtedy na tym zobaczymy, czy chcemy to robić. Dobra. To teraz ty jesteś gościem znowu. 1. O wow. To czekaj, to ja teraz zobaczę. Najgorzej na 2. A czekaj, jedynkę, to sobie weź od razu jedynkę. Albo zobaczymy, dobra, zobaczymy potem co to jest na tej jedynce. Ja mam, uwaga, 14, czyli taka liczba właśnie rzeczywiście z dupy. Dobra, to jedynka super. I 14. Jedynka to jest taki mały fizdrygał. 14. A czekaj, nawet tutaj można... Zobaczyć jedynkę. Czy to jest tak, jedynka. O, to może być spoko. Znikająca woda. O! 14. O nie, znowu markery. Nie, to jest to są jakieś kwiatki na wodzie. Znikająca woda ma potencjał, jest okej. Szukaj ich. Kwiatki, nope. 17. A my się tak przygotowałyśmy, jakieś gogle. Ja tu byłam gotowa. Dobra, to dobra. Okej, dobra. Gogle mogło się przydać. 17, słuchajcie, magiczna, nazywa się to Glitter Finger. Więc ja mam w swoim takim wielkim pudełeczku, gigantycznym, brokat. 200 zł. 200 zł. Przypominam, wystarczy wlać wodę. Okej. A u ciebie? U mnie jest ceramika. Tu mam jakiś mieć powder. A ja mam brokat. Okej. A, bo to jest taka sztuczka na zasadzie, że to się wsypuje, jak ludzie nie patrzą, a potem wlewasz wodę i ona jakby znika, że przekręcasz kubek i nie ma. Dobra, to... Już sypnam. Jezu, co tu się dzieje? co ja robię w moim życiu. To jest woda. A ile masz jej wlać? Nie wiem. Nie wiem, jest napisane ile. Dobra, to wleję tak troszkę i muszę 30-40 sekund. Słuchaj, no mi się wydaje, że masz wlać więcej. No dawaj. Więcej. Więcej, jeszcze lej. No lej, na luzie, ty to jest jak podpaska, lej. Zobacz, ile masz tego lać, dawaj, lej, jeszcze zobacz, jest puder. No. Ej, ale to jest fajne akurat. Zobacz, jak to rośnie. Ej, to jest fajne. No. Wow, to wygląda jak śnieg. Dobra, to jest fajne. Dobra, a mogę wsadzić palec? Właśnie też chcę. Jak podpaska, mówię ci, to jest tak jak w podpaskach albo w tych. Wow. No dobra, to jest Aga, fajne. W jakich podpaskach? To jest ta galaretka, która wchłania wodę i potem ona jest sucha w dotyku. To nie jest lipa, ale to było na jedynce, nie? To czyli wiesz, otwierasz, masz, wow, ale to będzie super kalendarz, a potem płacz. Tylko w teorii, w tym eksperymencie miałyśmy odwrócić kubek do góry nogami, ale teraz już to się nie uda, bo rozbiłyśmy tą strukturę. Ale jak to ugnieć, ej, jak to ugnieć to tak. Ale to jest mega takie... Super! No dobra, fajne. To dajemy temu takie, że jest satysfakcja. Tak, to dobra. Zobaczmy teraz brokat. U mnie co? Wystarczy wodę. Humorek wrócił od razu. No. Najpierw trzeba połowę wsypać, a potem drugą połowę się robi z mydłem. Dobra, połowę w teorii mam wysypać. Czy to połowa? Więcej niż... Popsułam. No popsułam, bo to wszystko powinno być na powierzchni. Ale no to nie jest Aga twoja wina, że to się poszło. Dobra, teraz muszę włożyć palec w to. Ten palec bez paznokcia. Ten bez paznokcia, no. Uwaga, i powinien się cały brokat w teorii osadzić na moim palcu. Czy to widać? Jest brokat na... Nie. Ale to nie o to chodzi. On miał się przykleić do palca, on cały spływa. Co za gówno? O co tu chodzi? Czemu nas tak strasznie oszukali? Co za gówno? Nie wierzę w to. Dobra, miałam zamoczyć palec w mydle i w teorii właśnie miało się stać z brokatem to, co mi się stało teraz. Dobra, załóżmy, że brokat się przypił do palca. Idę po mydło. Ja w życiu nie miałam takiego kalendarza, który by mnie aż tak bardzo zawiódł. Dobra, na razie jak gdyby jesteśmy dopiero przy 2 eksperymentach, ale uwaga, użyję pianki Agamato. To jest jedna satysfakcjonująca rzecz dzisiaj. I co? I miałam zamoczyć teraz w tym layer of soap. Ale to pachnie. Pachnie pięknie, jak serniczek. I uwaga, czy będzie różnica? No chyba jest różnica, bo ten brokat ucieka, a tam Ale co my robimy? Jest taka różnica, nie wiem co my robimy w życiu. Ja myślałam, że to będzie super. No, mamo, jadę ci do Agi Grzelak. Mama zobaczy, co ja robię. Czy to jest kwestia tego, że my jesteśmy starsze niż te 8 lat? Czy to naprawdę jest beznadziejne? Wiesz, to nie, ja umiem się cieszyć z takich rzeczy. To nie jest też kwestia mojego wieku, ale to jest mega lipa. W ogóle te kawałki tego są takie zimne i mam je gdzieś w swetrze i w ogóle mnie atakują co chwila i to jest mega niefajne. To jest fajne, bo jest rzeczywiście takie do ugniatania i jest... O, działa. Myślisz, że to jest tak w podpaskach? Tak, no, to jest takie coś jak w pampersach i podpaskach. Czy jeszcze nas coś tutaj zainteresuje? Dobra, szukamy wybuchów. Tak, szukamy wybuchów. Mamy tą wodę znikającą. Dalej mamy magiczny piggy bank, czyli magiczna świnka skarbonka. To jest jakaś matematyka. O, to nie, to już ja uciekam. Nie, to już robiłyśmy. Ojku, tu będziesz trzeba coś gotować. To jest crystal candy, cukierki. A, ale pół godziny trzeba moczyć. Wow. O, czekaj, tu jakaś... Nic nie trzeba gotować? No nie. Dobra, czyli trzeba olej i soda oczyszczona. Mamy. Spoko, bo to jest lampa lawowa. Okej. I gdyby taka własnoręczna. Nie, myślę, że nam to wyjdzie jakieś żygi. Daje 14. O Jezu, jakie to jest w ogóle brudne od tego. O nie. Dobra, ale to jest jeszcze rzecz, którą możemy zrobić. To jest, doszłyśmy do połowy i tak naprawdę jest pierwszy taki, który myślimy, że dobra, da się zrobić. No dobra, więc przygotujmy rzeczy do tego i zobaczmy, co z tego wyjdzie. Proszę bardzo. To jest taki duży. I najlepsze jest to, że mamy tak mało eksperymentów, a mamy już cały uwalony stół. W brokacie i w tych podpaskach. Tak. Co to jest? To chyba ten barwnik. To jest ten barwnik chyba. Okej. I pipeta. I coś tam jeszcze masz. I znowu biały proszek. Dobra, więc mamy już też wszystko, co potrzeba z tego, co widzę. Czyli mamy tak, zacząć od wsypania, bo mam tak, słoik, musimy mieć słoik, to będzie nasza lampa. I musimy wsypać proszek do pieczenia, czyli to do środka. Proszek do pieczenia. I do tego trzeba olej. Ale tak dużo musisz wlać. No właśnie, trochę mi słabo marnować oliwę do tego. ale wleję trochę. No, matka jak się wkurzy, jak oliwa za 15 zł pójdzie na zmarnowanie. Pomieszam to linijką. Okay. Wow, no ale rzeczywiście, naprawdę, wiesz, no. Weźmie ktoś oliwę. Tak, a matka powie, dziecko, 15 zł winiary. No, bo ja trochę czuję, że wiesz, że olej zmarnowany. No. Dobra, wymieszane, ale to brzydko wygląda. Dalej tutaj trzeba dodać ocet. Ja nie mam takiego przezroczystego octu, więc po prostu wezmę winny, który mam i on ma taki kolor. Jak kupa. No, jest, mamy siki i kupę, świetnie. Aga, Aga, nie dotykaj, tylko ubrań, nie dotykaj, bo będzie... Poczekaj, masz tutaj chusteczkę, bo zafarbujesz sobie stół na zawsze. Bardzo mocno zielony, ale zejdzie. Tak, zejdzie, dobra, no, ale to jakby zostało to precz od mojego białego sweterka. Wlejesz trochę? Właśnie, bo teraz już czuję, że to jest ten moment. To jest ten moment, dobra. Gdzie mam to wlać? Tu, do octu. O, i teraz mamy to wymieszać. No i dobra, ładny kolor. Teraz musisz do pipety nabrać tego koloru. Okej. I drip the vinegar mixture into the oiled filled jar. I podobno trzeba poczekać trochę, zanim coś się zacznie dziać. No. O, to masz teraz ty pokrop, bo może ty lepiej kropisz. Czyli wezmę też większe jakieś te... Okej, spada na dół, ale przez to, że nie wiem, chyba mamy za mało oleju, albo ty masz jakiś taki ten olej, że tego nie widać. Patrz, do góry idą! Do góry idą te kolorowe. Dobra, to jest akurat spoko, chociaż nie podoba mi się to, że trzeba było zmarnować do tego olej, nie? No. Ej, dawaj więcej. Ej, dawaj, wlejmy tak. Chobudzisz. Dobra, to ty, dobra. Eksperymenty! O, tak! Co się stało z tym glutem? Jest na dole, bo one chyba z dołu mają iść do góry. Ale potem nie wracają chyba. Czy one... Oddziela się, zobacz, taki bobek. O, bobek widzisz, wraca. Do góry idzie, widzisz? To całe duże? No. Dobra, czekaj. Oddziela, wow. Ej, dobra, to jest naprawdę to jest... Wow. Ej, to miałaś rację, trzeba było to po prostu wlać całe, bo rzeczywiście jest jak lampa. Wow, to... No, dobra, teraz chyba trochę jest za dużo w jednym miejscu, ale wow! Tu się dzieją rzeczy, idą, widzisz, idą do góry rzeczy, do dołu, cały czas coś musuje, buzuje i tak dalej, więc to jest ciekawe, śmierdzi i kolory są bardzo dziwne, ale jako eksperyment wydaje mi się, że jest to zaliczone. Zobaczymy, co słychać też u mojego eksperymentu i potwierdzam, że to jest mega Lipson, lipa jak nic. Mi się wydaje, że tu by musiały być takie specjalne akwarelowe pisaki. Mam takie, ale tam nie było napisane, że mają być akwarelowe. Nie. Jakby było napisane, to byśmy takich użyły, po prostu napisali zwykłe pisaki, ale tu się nadal coś dzieje, nadal to musuje. Tu żyje swoim życiem dalej, nie? To się dziwnie rozlało. A ciekawie, jakbyśmy to wymieszali. Wiesz, tak? A spróbuj. To już są te ostatnie głupoty na koniec, które robisz, bo już ci nie zależy. No, to było okej, a to było takie bardziej rzeczywiście eksperymentalne, że fajnie. No dobra, przyjrzymy, jakie są jeszcze w ogóle rzeczy. Pewnie, bo może jest coś ciekawego, to akurat było ciekawe. Może jeszcze jest szansa. Kurczę, stópki. Nie, chodzące stopy z taśmą. Hydrofobic sand. To może być fajne. Dobra, potrzebujemy małą szklankę, mamy i potrzebujemy ten płyn do mycia naczyń, więc pójdę po prostu. Ja mam szklankę, tylko wytrę z moich buziaczków. To jest dzień 20. O, proszę bardzo, 20 dzień, proszę. A ja przyniosę płyn do mycia naczyń. Jest szklaneczka. I co było w środku w tej dwójce? Piasek z Bałtyku. Ale to jest chyba ten taki specjalny. Taki, wydaje mi się, że to jest jakiś dla rybek. No jest napisany hydrofobic sand, czyli hydrofobiczny. Taki, się z wodą nie łączy. Okej. No ale najpierw mamy piasek tutaj wrzucić. Do szklanki tylko, żeby nie było wody w niej. To tak wyczyściłam, jak widzisz. Nie wyczyściłam. Dobra, wsypujemy. Słuchaj, cicho tam. Dziwny ten piasek, ale okej. I co teraz mamy zrobić? Jednak najpierw trzeba było wodę. O matko! Nie wierzę. To czekaj, przesypię go tu. No. Nie wierzę w to. Okej, czyli jednak woda. Teraz trzeba właśnie wsypać piasek do tego. Masz łyżeczkę? Nie, właśnie tak wsypać, a łyżeczką potem. Dobra. To dawaj. Sypię się z boków. Dobra, ty weź do kamery jeszcze. O ja... Nie! Czekaj. jakiś, w ogóle, nie wiem. My to robimy wszystko, nie czytamy instrukcji po prostu. No bo my chcemy szybko efekt, kto tam będzie instrukcję czytał? Jakiś piasek, miał czytać instrukcję do piasku. No, my to wiemy lepiej. No, nie wierzę. Nigdy nie miałam tak brudnego stołu chyba. Ale teraz wracając do piasku. Wow, zaczekajcie. Wow, i wygląda to jak kloc. Ja muszę tam wstać. Czekaj, damy więcej wody, w ogóle nalejemy. Ej, kloc. To jest takie... No. Patrz, przemieszcza się. Wow. Mogę to zrobić. Czujesz? Wow, to jest jakby to była jakaś taka stała rzecz. W sensie jak taki kamień jakby. Ale jak wyciągasz, to jest suche. Nie. Tak. Wow. Tak. Ty widzisz to? Nie. Tak. Wow! Ten piasek jest mokry, ale jest suchy. Wow! Ja się nie chcę zanurzyć. Sięgam po mokry piasek. Nie. Wyciągam suchy. Dotknę go, czekaj. No. On jest suchy? Jest suchy. Jak to jest możliwe? I zobacz, kropla wody się utrzymuje na górze. Wow. Ej, to jest najlepszy eksperyment ever. Najlepszy. Ja myślę, że to zasługuje na założenie gogli. Tak. To jest eksperyment. Wow. Wow. I to jest takie wow, satysfakcjonujące. To jest najlepszy eksperyment, który do tej pory tutaj mamy i naprawdę jest po prostu w wodzie, takie ciężkie, wyciągacie nagle i wow. No jak to jest, co? Jak to jest zrobione? Yes, science! Dobra, mega. 10 na 10. Super. Na 10. Szukam więcej takich eksperymentów. Pewnie. Hot Ice Crystals. To może być ciekawe. Ja kiedyś pomadkę robiłam sama z takich zestawów i powiem ci, zawsze wychodziło gówno. Zawsze. Nigdy mi się nie udawała. Jestem się jak mi... O, to ten twój. O, to ten mój. W ogóle, to wygląda jakby ktoś to wypluł, wyżył. To wygląda jak podpaska. To jest koniec, 24. No słuchaj, jeszcze raz powiem 200 zł. Czy to jest warte 200 zł? Absolutnie nie. Myślę, że to jest warte 6,5 zł. Będąc dokładną, 6,5 zł, który bym wydała na ten piasek. Coś jeszcze uważasz? Bo to jak gdyby, wydaje mi się, jak kupisz pampersa, to też ma taki... Tak? Okej. Okay. To jest to. Czy uważam, że robienie z tego kalendarza adwentowego, z takiego czegoś, to nie jest dobry pomysł? Najbardziej frustrujące jest to, że trzeba iść i pójść i po coś zrobić i czekać i coś podgrzać, poczekać tyle, poczekać tam, dotknąć tego. To jest masakra. To powinno być wsypuję, wlewam, już i koniec. Jeżeli byście się zastanawiali, to nie polecamy. To jest chyba jeden z gorszych kalendarzy, jaki miałam w ogóle w życiu. U mnie tak samo. Chyba nic go nie przybije, nie? Nic do tej pory. I teraz ta niespodzianka, o której mówiłam na początku filmu. Jeżeli kupicie moje pianki ze strony agamato.pl, od teraz do 20 grudnia do wybranych osób zupełnie randomowo pojadę ja jako kurier i dostarczę osobiście te pianki. Więc od teraz możecie składać zamówienia i ja wybiorę osoby, do których pojadę i nagram z tego odcinek. Więc dziękuję pięknie za oglądanie naszego super kalendarza. Jeżeli nie znacie jeszcze Gabi, to odwiedźcie ją koniecznie na socjalach i widzimy się w następnym filmie, w następną środę. Dzięki piękne i pa pa!